Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam Was moi drodzy, tym razem z serwera testu publicznego i zrobimy sobie szybciutki przegląd nowych perków kapitańskich, jak to można będzie wykorzystywać, co się przyda, co się nie przyda i jak to mniej więcej wygląda. Otóż w chwili obecnej mamy coś takiego, że jeden kapitan, trochę to przyciszę może, nie wiem jak to, bo mi się wyłącza dźwięk jak wychodzę z gry. No, niech będzie tak. W chwili obecnej mamy coś takiego, że każdy kapitan może mieć rozdane perki na cztery klasy okrętów. W tej chwili widzicie tutaj perki rozdane na niszczyciel. Ale jeżeli ja go sobie przerzucę tutaj na Bismarcka z tego okrętu, no przeszkolenie albo jest za elitarnego expa za 300 tysięcy, albo za dublony, albo darmowe, gdzie trzeba nabyć, zdobyć 300 tysięcy expa. Więc bierzemy sobie darmowe i od razu mamy rozdane perki na pancernik. I ta zasada będzie dotyczyła każdego kapitana. Możemy go mieć na zrobionego na niszczyciel, na lotniskowiec, na każdą następną klasę. Z tym, że na drzewkowych okrętach będzie wymagane przeszkolenie, ale nie trzeba będzie perków od nowa rozdawać. A jeżeli przerzucimy sobie kapitana na okręt premium, no to mamy wtedy bez przeszkalania. Jeden kapitan może u nas obskakiwać na przykład hipera. Do tego dodajemy sobie jeszcze Pomerna, może obskakiwać nam Grafa Zeppelina, czy którąś z torpedowych dedeczków niemieckich. Także troszeczkę to zmniejszy ilość tych kapitanów. I to jest taki chyba najciekawszy feature tego wszystkiego. Ale teraz omówimy sobie, moi drodzy, te perki, co i jak to wygląda, co się z czym je, co się do czego będzie przydawało, a co się nie będzie przydawało. Więc tak. Weźmy sobie to i to nam pokazuje wszystkie. Zobaczcie, tutaj mam nierozdane jeszcze 21 punktów, bo teraz kapitan będzie miał 21 punktów, maksymalnie 19. Nierozdane na lotniskowcu. Na pozostałych klasach mam te perki jakoś tam porozdawane. Przy czym tak, jakie perki mamy na dedeczku? To będzie długi materiał, od razu uprzedzam. Oczywiście będzie jakiś tam podstawowy build, jeżeli chodzi o niszczyciele, czyli ja bym zrobił coś takiego. Specjalista zapobiegawczego utrzymania, czyli stare zapobiegawcze, ryzyko uszkodzenia modułów minus 30. Potem bierzemy sobie energia kinetyczna, czyli stary ostatni bastion. Potem bierzemy sobie albo eksperta w uzbrojeniu torpedowym, czy pełne wyrzutnie, w ogóle skąd te nazwy się wzięły. Albo jeżeli chcemy zrobić jakiś inny build, no to jest ogólna sprawa, czyli najpierw bierzemy zapobiegawcze utrzymanie, potem bierzemy ostatni bastion, pod nazwą tutaj energia kinetyczna, potem można sobie wziąć przezorność, czyli jeden stary nadzorca lub zatwardziały, czyli stary ekspert przeżywalności i potem kamuflaż bierzemy. Ekspert w kamuflażu, tu się nazwa nie zmieniła akurat. Punktów mamy, jak już wspomniałem, 21 do wydania, także można tych perków wziąć nieco inaczej. Tutaj macie przykład na niszczyciel torpedowy. Więc mamy tak, likwidator, szansa na zalanie o 30% wzrasta dzięki temu perkowi, zwinna rybka, prędkość torped plus 5%, pełne wyrzutnie to jest czas przeładowania wyrzutni torpedowej skraca się o 10%. I oczywiście mamy do tego wszystkie ulepszenia, które do tej pory już dobrze znaliśmy z gry. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o niszczyciel. Co mamy tutaj jeszcze? Szpikulec. Uszkodzenia zadawane przez pociski przeciwpancerne baterii głównej na dadeku. No raczej bezużyteczna totalnie umiejętność. Co mamy dalej? Specjalista baterii głównej przeciwlotniczej. Czas przeładowania baterii głównej minus 5% i uszkodzenia pelotki plus 10%. Także 5% no to nie jest dużo, ale zawsze coś. Adrenalina, czyli przypływ adrenaliny, tu się nazwa nie zmieniła. O 0,2% przyspiesza nam przeładowanie na każdy procent utraty HP. Młódzka, czyli stary zapalnik bezwładnościowy. Tutaj wzrasta nam o 25% zdolność penetracyjna pocisków, ale spada o połowę szansa na pożar. Przy czym, jeżeli chcemy podpalać, to mamy tutaj na, perka pirotechnik, który nam zwiększa tutaj szansę na pożar o 1%. Także tutaj trochę biednie. Jak to na krążowniku wygląda? Też o 1%. A na pancerniku takiego perka w ogóle nie mamy. Więc omówmy sobie najpierw te niszczyciele.
Mamy radiolokację starą pod nazwą zwiadowca. To jest dosyć ciekawy perk, taki rozpraszacz. To wydaje mi się też całkiem sensowny pomysł, jeżeli chodzi o wybór na okrętach torpedowych. Rozpraszacz to zmniejszenie celności nieprzyjacielskiego ognia wymierzonego w twój okręt na 15 sekund po wykryciu twojej pozycji. A przypominam, że jeżeli wystrzelimy, zostaniemy wykryci, to 20 sekund jesteśmy widoczni, więc przez 15 sekund będziemy trudniejsi w trafieniu. To jest dobry deal, no chyba, że ktoś nas wykryje wpływając w zasięg naszego spota, więc wtedy już nam to za mocno te 20 sekund różnicy nie robi. Zatwardziałe 350 punktów na poziom to jest raczej standardowy wybór na dedeczku. Jeżeli będziemy chcieli robić sobie wersję bardziej artyleryjską, no to zamiast tego perka na torpedki będzie można sobie wziąć tutaj na przykład właśnie pirotechnikę. Specjalny trening baterii, specjalista baterii głównej i przeciwlotniczej 5% tutaj i zasięg ognia wydłużamy o 20%. Także no to jest takie w zasadzie BFT, a to jest takie AFT, ale dotyczy głównej artylerii niezależnie od kalibru. Na krążowniku już mamy inne bajery, ale mamy tutaj też takie perki, które są w zasadzie no tak jak talenty na specjalnych kapitanach. Mamy zabijaka. Liczba eksplozji pocisków w salwach przeciwlotniczych wzrasta o 1 i zasięg wykrywalności okrętu wzrasta o 5%, ale jeżeli spełnimy jakiś tam efekt, skraca czas przeładowania baterii głównej po wykryciu przez przeciwnika o 10%, także no to jest dobry perk, jeżeli chodzi o typowo artyleryjskie dedeczki, takie jak na przykład francuskie byłyby w tym dobre, bo tam i tak jesteśmy widoczni niemal cały czas, bo strzelamy w ruchu. Oczywiście ja tak gram na przykład, nie mówię, że każdy, ale można sobie taki perk wziąć, także na pewno zwiększy to możliwość tych buildów. Znaczy, czy zwiększy. Jeżeli mamy dedeka torpedowego, no to i tak będzie to dedek torpedowy, nie będziemy go robili pod artylerię i po inne pierdoły, tylko będziemy go robić pod torpedy. Jeżeli to będzie artyleryjczyk, no to wiadomo, jeden sensowny build też będzie, także nieco wzrasta nam tutaj możliwość buildów, jeżeli chodzi o krążowniki, przy czym też będzie większość miała swój jedyny słuszny build, nie będzie aż tak kolorowy, jak Wargaming to przedstawia. Ale idźmy dalej. Jeżeli Was jakieś perki interesują, to możemy do tego materiału jeszcze wrócić, rozszerzyć go, ale mam nadzieję, że te najciekawsze, najnowsze rzeczy Wam tutaj już przytoczyłem. I tutaj mamy również takie inne talenty, jakby to nazwać. Jeżeli chodzi o krążownik, co my tutaj mamy? Krążowników w żaden sposób nie można zrobić pod przeżywalność, czyli tak jak mieliśmy sobie takiego na przykład Stalingrada, Pietropawłowska, zrobionego full pod survival, żeby jak najdłużej wytrzymał stojąc do przeciwnika dziobem, na tym samym blindzie, który miał survivalowy pancernik, to już się tutaj nie sprawdzi, bo takiej możliwości po prostu nie mamy. Jakie perki mamy dostępne? Smarowanie trybów, czyli szybkość obrotu głównych wież plus 15%, tutaj mamy zwinna rybka, to co było. Specjalista doposażenia, skrócenie czasu przeładowania materiałów eksploatacyjnych. Wprawny ładowniczy to jest skrócenie czasu przeładowania pocisków, jeżeli mamy je już załadowane. Baczny obserwator to jest ostrzeżenie o nadciągającym ostrzale. No i energia kinetyczna, czyli ostatni bastion. Co dalej? Ekspert dział przeciwlotniczych. Sokole oko, czyli ilość mierzących do nas przeciwników. Oczy w przestworzach, czas działania samolotu zwiadowczego, tutaj widzimy, że się zmienia. Czas działania sondy hydroakustycznej, tutaj również mamy na to 10% na radar, wytwornicę dymu i doładowanie silnika. To też będzie, jest coś takiego na dedeczkach? Jest, także będzie można się tutaj zagłębić nieco bardziej. Ekspert w wyburzaniu, mamy tutaj uszkodzenia baterii głównej pociskami przeciwpancerno-odłamkowymi i odłamkowo burzącymi o 10%, ale wykrywalność okrętu z baterią główną o kalibrze 149 lub większym zostaje zwiększona o 15%. Czyli jeżeli gramy na dużym zasięgu i będziemy sobie po prostu kajtować przeciwnika, to ten perk się jak najbardziej przyda. Idziemy dalej. Adrenalinka, szpikulec na krążowniku, no nie wiem, na Minotaurze, na brytyjskich
krążownikach ok, ale na pozostałych no tak sytuacyjnie dosyć mi się wydaje. Przy czym zwróćcie uwagę, uszkodzenia zadawane przez pociski przeciwpancernie baterii głównej o kalibrze 190 mm lub większym, także no dosyć grube działa, to już muszą być. No ale no na niektórych okrętach można będzie wziąć, na niektórych raczej będzie to bez sensu. Przezorność, czyli nadzorca. Tutaj też można się zastanowić nad tym. Ja tutaj go nie wziąłem, bo to jest kapitan, który byłby na hiperze, więc tam miałbym jeden samolot i jedno hydro więcej. To nie jest jakieś tam zbawienie. No i tutaj co mamy z talentów? Mistrz działo nowy. Przyspiesza przeładowanie baterii głównej po wykryciu przeciwnika w standardowym zasięgu wykrycia. Czyli musimy pamiętać, ile nasz okręt ma bazowej wykrywalności. Bo jeżeli w takim zasięgu zostaniemy wykryci, to czas przeładowania spada o 8%. Jeżeli nie spełnimy tego warunku, to mamy czas przeładowania baterii głównej krótszy o 10%, co jest totalnie bezużyteczne. Także to są takie, jak mówiłem, talenty perki za te 4 punkty. Awanturnik. Poprawia charakterystykę okrętu, jeżeli w zasięgu ognia twojej baterii głównej widocznych jest więcej przeciwników niż sojuszników. No to kolejny taki jakby talencik. Maksymalny rozrzut pocisków dział baterii głównej o 10% zmniejszony, ale prędkość okrętu zwiększona o 8%. Także no to też trzeba by się zastanowić, na jakich okrętach to się przyda, bo na pewno no im bardziej się przyglądam tym perkom, powiem wam, tym bardziej mam wrażenie, że będzie właśnie to jedyny słuszny build na przykład na krążowniki amerykańskie, jedyny słuszny build na krążowniki radzieckie. To nie będzie takiej uniwersalności, jak sobie Wargaming wyśnił tam gdzieś po nocy. Nie będzie aż tak kolorowo. Ale wprowadzenie innych perków dla innych klas okrętów, moi drodzy, znacznie ogranicza możliwość takich typowo no, debilnych buildów, jeżeli chodzi o to. Bo weźmy sobie na przykład, tutaj mamy krążownik, czas przeładowania wyrzutni 10%, uszkodzenia zadawane przez torpedy, o, alfa, to jest ok. Ale to by się przydało na dedeczku. Na dedeczku niestety czegoś takiego nie mamy. Mamy przeładowanie, prędkość torped i szansę na zalanie, także no... Ja bym trochę tu namieszał, ale to nie ja o tym decyduję. Więc no nie zrobimy sobie skróconych torped na Yoshino 20, żeby grać no, w sposób dosyć dyskusyjny. Przejdźmy do pancernika. Pozwolę sobie ominąć lotniskowce. Mogę wam tylko przeczytać te perki, co który daje, ale nie będę się tu zagłębiał w buildy, bo no, nie mam pojęcia, jak się gra na lotniskowcach, więc nie będę tego komentował. Pancernik, moi drodzy. Pancernik niemiecki, tier 8, czyli Bismarck, zrobiony pod sekundarkę. Czy ta sekundarka jest tak efektywna, jak była? Moim zdaniem nie, gdyż spadła celność, ale mamy możliwość strzelania do celów na dwóch burtach, także musimy najpierw doprowadzić do sytuacji, w której będziemy pomiędzy dwoma przeciwnikami, co już samo z siebie jest dosyć niebezpieczne, no bo do obydwu się naraz nie skontujemy, prawda? Albo kontujemy się do jednego, albo pokazujemy burtę obydwu, także no nie jest to bezpieczne wyjście. I Wargaming tłumaczy, że to jest rekompensata za to, że celność ognia spada, bo teraz strzelamy sobie w dwa cele naraz, nie? Czy tam więcej nawet, nie wiem. I teraz tak, perki. Wprawny ładowacz to jest to samo, co było, pirotechnik. Skrócenie przeładowania się przydaje. Czas przeładowania grupy naprawczej 3% i grupy naprawczo-ratunkowej. To jest moim zdaniem niewiele, 3% to jest niewiele. Baczny obserwator to samo, zapobiegawcze utrzymanie. Obrót dział, łódzka, czyli iwcha na pancerniki, proszę bardzo, można jednak. Poprawione wyposażenie, to jest ok na pancerniki. Czujny, no to czujność stara. Na krążownikach jest czujność? Przepraszam, na krążownikach nie ma. No zajebiście, bo po co przecież ma krążownik, który stoi w miejscu, mieć możliwość ruszenia w którąkolwiek ze stron, żeby uniknąć torped. No bo po co, nie? Także idziemy dalej. Sokole oko to samo, handlarz szrapnelem. To ktoś musiał na dobrej fazie to wymyślać. Stałe uszkodzenia przeciwlotnicze, uszkodzenia od eksplozji pocisków przeciwlotniczych plus 10%. Szpikulec na pancerniku. Ale tu jest no, dosyć marny deal, bo uszkodzenia wzrosną o 5%, ale czas gaszenia pożaru i zwalczania zalania wzrasta o 30%, także no absolutnie bezsensowny wybór moim zdaniem. Dużo mocniej ograniczamy swoją przeżywalność niż wpływamy na damage robiony z salwy, także no bezsens. Ekspert balistyki uzbrojenia dodatkowego to wpływa tylko i wyłącznie na jej zasięg. Adrenalina, ekspert przeżywalności,
twardy jak skała. Obrona przeciwtorpedowa, redukcja uszkodzeń 10%. To jest spoko, ale jak widzicie w tym buildzie tego nie wziąłem. Działa przeciwlotnicze. Jastrzębi wzrok to jest perk do kampienia pancernikiem na daleko, bo spójrzcie jakie są warunki aktywacji. Zwiększa celność baterii głównej, jeżeli w promieniu standardowej wykrywalności okrętu, przypominam standardowej, czyli bez perków i bez ulepszeń, okrętów, nie są widoczni żadni przeciwnicy. Czyli musimy być na tyle daleko, że no nie wiem tam Bismarck ile ma, już nie będę wychodził teraz, powiedzmy, że 15 km, czyli w promieniu 15 km nie możemy nikogo widzieć z przeciwników, wtedy strzelamy celnie. No to no do kampienia na daleko, to jest ewidentnie po to zrobiony ten perk. Nie wiem, no na pewno będą ludzie, którzy będą z tym grali. Dla mnie ten perk to jest po prostu porażka kolejna. A zaraz po tej, po szpikulcu. I tutaj mamy ekspert baterii dodatkowej, czyli tak jakby stare ręczne sterowanie. Również wciskamy kontrol, zaznaczamy cel, ale druga burta również strzela. Tutaj maksymalny rozrzut pocisków baterii spada o 35%, ale to nie jest dużo, przyznam szczerze. To nie jest dużo, bo no straszliwie sieje ta sekundarka. Ja zrobiłem tym Bismarckiem jedną bitwę i naprawdę, no jak się patrzy na to, jak te salwy latają, to pomstę do nieba. Wygląda to tragicznie, jeżeli chodzi o celność w porównaniu z Bismarckiem wrzuconym ze starym kapitanem, to byłaby nieba a ziemia i stary by na pewno ten okręt szybciej rozłożył na czynniki pierwsze niż ten nowy kapitan. No ale jak to Wargaming, strzelamy sobie na dwie burty, więc mamy mniejszą celność ognia. Ekspert przeładowania dział głównych i dodatkowych, również kolejny talent, przyspiesza przeładowanie baterii głównej po wykryciu przeciwnika w standardowym zasięgu baterii dodatkowej. Czyli standardowy to będzie gdzieś po nowemu około 8 u niemieckich pancerników, więc jak wykryjemy sobie na przykład kogoś na 8 km, to nam spada czas reloadu głównej baterii o 10%. Jeżeli tego nie zrobimy, to mamy czas baterii dodatkowej skrócony o 10% w standardzie. No. To jeszcze byłoby do zaakceptowania. Ale to 4 punkty, także dosyć droga umiejętność. Ekspert napraw, czas działania grupy naprawczej i naprawczo-ratunkowej oraz plus jeden ładunek, także taki nadzorca z wydłużeniem działania tych materiałów. Kamuflaż i stara gaśnica, także tutaj tak to wygląda, jeżeli chodzi o... Gdybym miał tu zrobić build typowo przeżywalnościowy, to byłoby to specjalista od wyposażenia, potem było poprawione wyposażenie, adrenalina, kamuflaż, pożary, zaraz policzmy perki. 1, 3, 6, 10, 14, plus 3 to będzie 17, i 4 punkty nam zostają. Można sobie wziąć czujnego. To zostaną nam 2. Tu bierzemy 1. I zostaje 1 punkt. Można wziąć zapobiegawcze. Także no, będzie istniał również moim zdaniem jakiś tam sensowny build survivalowy na pancerniki. No niestety na krążowniku już sobie takiego buildu nie zastosujemy, bo tych perków po prostu nie mamy. No ale całe szczęście, że wyrzucili, mój Boże, wyrzucili ten perk z pancerników, o Boże. Toż teraz 3/4 społeczności to się zapłacze. Nie ma perka, który dodaje 350 HP na pancerniku, na poziom. O Boże, o Boże. Każdy pancernik przeżyje jeden pocisk mniej niż do tej pory. Ale dobra, nie nabijajmy się już. Także tak. Perki lotniskowców tylko przejrzymy. Tak jak mówię, nie znam się, nie gram, więc tylko wam przytoczę, co tutaj jest. Ostatnie tchnienie to się nie zmieniło, tylko nazwa się zmieniła. Zaklinacz z silników, czas do ładowania wzrasta o 10%. Czas przeładowania sprzętu eksploacyjnego, chłodzenie 20% krótszy, mechanik lotniczy, czas uzupełniania samolotów minus 5%, podwójne kłopoty, myśliwiec jest aktywowany, to startuje drugi, dobra, wyszukać i zniszczyć, zwiększa promień patrolowania przez sprzęt eksploatacyjny, myśliwce patrolowe i myśliwce przechwytujące, czyli plus 10%, no może być, bombowce torpedowe, dystans uzbrojenia torped minus 10%, to jest spoko. Zwinna rybka, prędkość torped, no to jedno i z drugim będzie się łączyło dosyć dobrze. Szybkość eskadry plus 2,5% też raczej dosyć konieczny perk. Punkty hapsa. Czas działania sprzętu eksploacyjnego naprawa 10%, także no to nie wszystkie samoloty mają naprawę. Zmora lotników pelotka. Skrócony czas reakcji, czas przed atakiem minus 80%, czas przybycia plus 50%, czas działania sprzętu minus 25%. No, coś za coś.
Strzelec wyborowy, czyli szybkość celowania, to się na pewno bardzo przyda. Penetracja. Uszkodzenia zadawane przez rakiety przeciwpancerne. No to jest chyba, że na innej, na innej nacji lotniskowców byłoby to co innego, bo tu przeciwpancerne rakiety to mamy tylko tutaj. Zaraz trzeba to sprawdzić. Pirotechnik, podpalanie. I spójrzcie, tutaj mamy kontrolę lotu bombowców. Prędkość przelotowa bombowców. Prędkość przelotowa bombowców z bombami odbijającymi, czyli tylko Niemcy również takie będą mieli. Bezlitosny. Ignorowanie ochrony przeciwtorpedowej plus 15%. To na pewno zwiększy damage z torped samolotowych. Ekspert walki w zwarciu. No sekundarkowy lotniskowiec to raczej jest no, typowy troll. Starszy inżynier opancerzenia. Redukcja uszkodzeń o 33%. To jest ok. Ukryte zagrożenie. Ale tutaj spójrzcie, że żadnego talentu nie mamy jako takiego, żeby coś jest wymagane, żeby zrobić, żeby to jakoś działało. Koszt opanowania umiejętności, zasięg wykrywalności okrętu i czas przeładowania grupy, ale prędkość powracających eskadr się zwiększa. To też średni deal. No i tutaj mamy myśliwiec przechwytujący. Promień patrolowania jest większy o 10%, czyli można to jeszcze zestakować z tym. Nie. O, z tym plus 10% kolejne. Ale nie atakuje wrogich myśliwców i nie wykrywa wrogich okrętów, czyli będzie atakował, co prawda może bardziej efektywnie, bo na większym obszarze, ale tylko inne pozostałe samoloty przeciwnika, czyli torpedowce, szturmowce i bombowce, a nie będzie atakował jego myśliwców, także mogą zostać po prostu te samoloty wystrzelane, jeżeli zostaną ustawione. I tak to wygląda. Zaraz sobie sprawdźmy tutaj może jeszcze inną nację. Weźmy sobie może amerykańskie okręty. Czy tu się coś różni? Nie, dobra, bo już się wystraszyłem, żeby była aż taka uniwersalność, że w przypadku innych okrętów byłoby to zrobione następująco. Na Fuzonie, na Nagato mam build survivalowy, tak jak wam mówiłem. Specjalista od wyposażenia, aha, nie ma tego perka. Czas działania sondy, dobra, mniejsza o to, źle wam powiedziałem. Ale build survivalowy wygląda następująco. Smarowanie trybów, czyli przyspieszenie obrotu wież, adrenalina, czas przywracania modułów, gaszenia pożarów, zwalczania zalań minus 15, ulepszony nadzór nad materiałem, gaśnica i jastrzębi wzrok. To jest raczej no właśnie takiego do grania na daleko. Ale ja ten perk wziąłem, żeby sprawdzić, jak on w ogóle działa, no ale jednak wolałbym wziąć to miejsce kamuflaż, tak że będzie można to sobie zamienić. No i cóż, zapraszam was moi drodzy do dyskusji. Dosyć długi materiał, także wybaczcie, że tyle ględziłem, ale to jest dosyć istotna kwestia, także będą jedyne słuszne buildy Wargaming, aż takiej uniwersalności tutaj nam nie wprowadzi od nowa, więc myślę, że coś wam ten materiał oczy otworzy na ten temat, jak to będzie wyglądało. No i z mojej strony jest wszystko, także do usłyszenia moi drodzy, cześć i na razie.